Mamy nowe procesory Intela i mamy tutaj też sporo niespodzianek. Nowy socket, a do tego na przykład brak hyperthreadingu, czyli de facto mniej wątków. Ta generacja procesorów jest niesamowicie intrygująca, ale powiem Wam szczerze, że była to chyba dla mnie jedna z najtrudniejszych premier, które ogarniałem w ostatnim czasie. Sama platforma jest w istocie bardzo ciekawa, ale jeżeli o wyniki idzie, to nie są one jakoś ultra imponujące. A no tak, bo mamy też nową nazwę. Oficjalnie Intel kończy z i9, i7, czy i5. Teraz wszystkie procesory są ultra. Chociaż czy tak wypadają w testach ultra dobrze, to bym spekulował, bo w niektórych to naprawdę można się za głowę złapać, ale do tego również przejdziemy. Okej, to w pierwszej kolejności zacznijmy od zmian. Jak mówiłem, zmieniają się same nazwy. Odpowiadają one teraz tym produktom laptopowym i żeby to ujednolicić, to te desktopowe procesory nazywają się Ultra drugiej serii. Koniec końców chyba dobra decyzja, żeby nie było takiego pomieszania. Ja dziś przetestować dla Was będę miał okazję procesor Ultra 5 245K, 7 265K oraz 9 285K. Sam układ rdzeni mamy dość podobny do tego, co widzieliśmy w 14 generacji. Flagowiec ma 8 rdzeni P i 16E, 7 ma tyle samo rdzeni P, ale 12 rdzeni E, 5 z kolei ma 6 rdzeni P i 8 rdzeni E. Taką największą zauważalną zmianą, która w ogóle wszystko trochę wywraca do góry nogami, to to, że Intel zrezygnował z hyperthreadingu. Dokładnie tak, teraz procesory mają tyle samo wątków co rdzeni. O ile z punktu widzenia na przykład platformy laptopowej może to mieć korzyści, chociażby z tytułu oszczędzania energii, tak nie rozumiem, dlaczego finalnie w desktopach ta technologia Intelowi przeszkadzała. Tym bardziej, że HT było często zarezerwowane dla tych flagowych jednostek z portfolio giganta, więc summa summarum tak trochę dziwnie jest. Jeśli o architekturę idzie, to mamy nowy rdzeń P, który nazywa się Lion Cove. Ma on 3 MB pamięci podręcznej drugiego poziomu. Rdzenie E, Skymont mają 4 MB cache'u L2 na cały klaster. Dostajemy także 36 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu, która jest współdzielona. Co interesujące, to rdzenie będą również rozłożone nieco w inny sposób, żeby lepiej odprowadzać ciepło. Dostajemy też mocniejszą Integrę, która będzie miała 4 rdzenie XI, a także, co ciekawe, wsparcie dla ray tracingu oraz mamy NPU do akcelerowania obliczeń związanych z AI, chociaż o ten moduł to chyba nikt nie prosił na tym etapie w desktopowym chipie, tym bardziej, że ma on mniej niż 40 TOPS-ów, więc nie kwalifikuje się pod program Copilot plus PC. No ale hej, dorzucili to. Mottem i taką mantrą przy tej premierze jest temat efektywności energetycznej. Ja wiem, mało ekscytujący z punktu widzenia wydajności czy graczy, ale w gruncie rzeczy Intelowi no, temat bardzo potrzebny. Na tym etapie chyba wszyscy zgodzimy się, że Intel nie mógł sobie zwiększać limitów mocy w nieskończoność, bo widzieliśmy, jak to się po prostu skończyło w przypadku 13 i 14 generacji, prawda? Więc noga z gazu w tym aspekcie zdecydowanie dobry ruch. No i jeszcze mamy taki ciekawy rodzynek, bo te procesory Core Ultra, które dzisiaj omawiamy, nie są produkowane w fabryce Intela, jak to miało miejsce od dawien dawna, a co ciekawe, produkuje je TSMC i sam ten Compute Tile będzie w procesie N3B. Bardzo ciekawa decyzja. Z nowymi procesorami mamy też nową podstawkę, socket LGA1851, który jest nieco większy niż LGA1700. O ile nowe procesory mają faktycznie więcej pinów względem poprzednika i nie wpakujemy ich naturalnie do gniazda starszych procków, to mamy też de facto dobre wieści. Mianowicie według Intela chłodzenia kompatybilne z socketem LGA1700 powinno dać się zamontować bez większych problemów na nowej podstawce. Mi akurat Asus wysłał takie chłodzenie, które ma dodatkowo mocowanie offsetowe dla LGA1851, więc to może być zmiana, która pozwoli nam urwać kilka stopni. Natomiast ja mogę potwierdzić, udało mi się zamontować na tym nowym sokecie chłodzenie Arctic Liquid Freezer 2, bo chip de facto ma taką samą grubość jak poprzedni i akurat na tym jednym chłodzeniu mogę potwierdzić, że działało to bez problemu. Dla kontrastu są też niepokojące przesłanki. Nie chcę być tutaj pesymistą czy złym prorokiem, ale Intel w sumie
nic nie powiedział na temat tego, ile zamierza tą podstawkę wspierać. A jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że na ten soket miały debiutować Meteor Lake'i, które finalnie nie wyszły, a zamiast nich mieliśmy refresh Raptor Lake'ów, to wygląda to trochę tak, jakby Arrow Lake miał być jedyną generacją procesorów na ten soket? Oczywiście nie mam na to żadnych dowodów, ale Intel tak z drugiej strony nam nie pomaga i bardzo szybko ucinali wszelkie pytania na ten temat, więc no, nie nastraja mnie to szczególnie optymizmem. Z nowym soketem przychodzi także nowy chipset, flagowiec Z890. Procesory same w sobie mają teraz 20 linii PCI Express 5.0, a chipset łącznie obsługuje do 48 linii. Więcej szczegółów myślę, że dacie radę wyczytać sobie tutaj akurat z prezentowanej grafiki. Jest też kilka ciekawych informacji związanych z pamięciami, bo oficjalnie kontroler pamięci wspiera DDR5 tylko i wyłącznie do 6400 megatransferów, ale także wspiera nowe moduły CUDIM, czyli takie, które mają dodatkowy sterownik zegarów na PCB, co pozwala im uzyskiwać wyższe zegary, co też dzisiaj sobie tak pobieżnie sprawdzimy. Co ciekawe, to w slajdach znajdziemy także informacje o ECC, natomiast gdy sprawdzałem to na stronie Intela, to Z890 ma tego nie wspierać, więc no może ECC będzie działał na jakimś tam następcy W680. No i mamy też pokłosie afery z padającymi czy niestabilnymi procesorami 13 i 14 generacji. Otóż teraz wszystkie płyty główne domyślnie mają włączone profile Intel Default Performance. To znaczy, owszem, możemy sobie te limity manualnie zdjąć i na przykład korzystać z profili producenta płyty, ale nie są one tymi domyślnymi. I w gruncie rzeczy myślę, że dla większości osób to będzie dobra rzecz. Ja nowe procesory przetestuję na płycie głównej od Asusa, konkretnie do swojej dyspozycji mam ROG Maximusa Z890 Hero. Płyta serio mega wypasiona, z sekcją 22 plus 1 plus 2 plus 2, mamy 5-gigabitowy Ethernet na pokładzie, Wi-Fi 7, Thunderbolta 4, także naprawdę topka. A co ciekawe, ta płyta ma nawet jedno złącze Slim SAS, co było dla mnie nie lada niespodzianką. I tu zgrabnie przejdziemy sobie do platformy testowej i metodyki. I powiem wam, no miałem nie lada orzech do zgryzienia. No bo jak przetestować te nowe procesory, no i jakie ustawienia zastosować do tych starszych? Na najnowszych BIOSach dla płyt głównych procesorów 12, 13 i 14 generacji domyślnie są już włączone profile Intel Default. I są one tak naprawdę zalecane dla wszystkich, którzy mają problemy ze stabilnością. Stąd też moja decyzja, żeby ujednolicić swoją procedurę testową i wszystkie procesory, które zobaczycie dzisiaj w testach, będą pracowały na domyślnych ustawieniach z limitami mocy. Ale spokojnie, wiem, że pewnie niektórych z Was ciekawi, jak te procki działają ze zdjętym kagańcem, więc dla Was również to sprawdzę, ale po prostu na mniejszej próbce testów. Dla każdego coś się znajdzie. Jest też kwestia pamięci. Nowe Intele podobno nieźle skalują się z wysokimi taktowaniami, na co też sobie dzisiaj zerkniemy, ale standardowo przetestuję procesory z pamięciami 6000 megatransferów CL30, żebyśmy mieli po prostu spójne porównanie zarówno dla wszystkich procesorów. I ostatnią kwestią jest Windows. Microsoft chyba mnie nie lubi za te filmiki z Linuxem. Korzystam z 11.24H2, czyli tej kompilacji, która miała mieć poprawki dla Ryzenów. Natomiast problemem jest to, że z jakiegoś powodu spadła wydajność Inteli. Dyskutowałem na ten temat zarówno z Kamilem, jak i Liptonem, no i wychodzi na to, że oni mieli podobne wnioski. Piotrek chyba w ogóle nawet w swoich testach będzie miał porównanie tych dwóch kompilacji, także polecam zajrzeć do chłopaków po prostu po inną perspektywę testów. Mam w ogóle wrażenie, że podczas tej premiery, w zależności od tego, jakiej kompilacji Windowsa użyje recenzent, albo jaki RAM wybierze dla danej platformy, będą wyniki naprawdę mocno rozjechane od recenzenta do recenzenta, dlatego uczulam Was, żebyście sobie obejrzeli też testy innych osób po prostu po szerszą perspektywę, bo jest naprawdę niezły Meksyk. Wszystkie płyty mają wgrany najnowszy BIOS, wszystkie płyty mają najnowsze drivery, systemy są postawione na świeżo i wyniki, które dzisiaj zobaczycie, również zebrałem na świeżo w ostatnim tygodniu. Trochę tego było. Zerknijcie sobie jeszcze na dokładny spis części i ustawień, które mam na platformie testowej i nie przeciągając dalej, lecimy z testami.
Zacznijmy od Cinebencha R23. Multicore wypada bardzo dobrze jak na 250W limit mocy, a także to, że Ultra 9 nie ma hyperthreadingu. Z drugiej strony to też zastanawia mnie, ile dodatkowo te procesory mogłyby w takim teście zyskać, gdyby hyperthreading był obecny. Porównując do poprzednika, mamy 17% lepszy wynik na 285K. Bardzo blisko, bo o około 2% lepiej wypadł tutaj Ryzen 9950X. Pod kątem pojedynczego rdzenia przyznaję, nowe Intele są czempionami. Nowa 9 jest o 10% szybsza, a nowa 5 o około 7%. W Cinebenchu 2024 i Multicore nowe Intele wypadły lepiej niż AMD i całkiem ładnie tutaj gniotą. Analogicznie mają bardzo dobrą pozycję, jeżeli chodzi o testy pojedynczego rdzenia. Wiray 6 z kolei pokaże nam bardzo dużą przewagę 9950X nad 285K. Aż 17% różnicy to nie w kij dmuchał. Zobaczymy też, że w tym teście 265K wypada również gorzej niż jego Ryzenowy odpowiednik, czyli 12-rdzeniowy 9900X. W benchmarku enkodowania X265 większa liczba wątków daje przewagę AMD, co szokiem myślę nie będzie chyba dla nikogo. Szokiem dla mnie z kolei był wynik w kompresji i dekompresji 7-Zipa. Tutaj 14900K objechała nowy procesor i przyznacie, to wynik naprawdę dość zaskakujący i te algorytmy ewidentnie nie służą nowym procesorom z serii Ultra. PHP Bench to znowu zwrot akcji. Wydajny pojedynczy rdzeń zdaje się nie brać jeńców w tym teście. No, przyznaję, ładnie te procki pozamiatały w tym wydaniu. Sprawdzając system kontroli wersji Git, wyniki nowych procesorów zdają się być na bardzo podobnym poziomie jak starych. Ot, nic ciekawego. A jak zadziała model językowy Llama 3.1.8b bez akceleracji NPU? Całkiem nieźle. Tutaj Intele znowu zdają się troszeczkę lepiej radzić z tego typu zadaniami niż procesory od AMD. Patrząc jednak tak zbiorczo na te testy syntetyczne, no kurczę, jest nierówno. Z jednej strony mamy spoko wynik wielowątkowy i pojedynczego rdzenia, mimo że nowe procesory nie mają wielowątkowania, są testy, w których naprawdę są w stanie pokazać pazur, jak na przykład PHP Bench. Ale z drugiej strony są też przypadki w drugą stronę, jak na przykład V-Ray 6 czy kompresja i dekompresja w 7-Zipie. A jakie są wyniki w grach? Powiem tyle. Trzymajcie się mocno. 3D Mark wypadł niby ok, ale z jakiegoś powodu, pomimo limitów mocy, to 14900K wylądował na szczycie stawki. No, bardzo ciekawe. Do tego zwrócę Wam uwagę na 16-rdzeniowe Ryzeny z serii 7 i 9000. Miały one bardzo niski wynik całkowity. Przyznam się bez bicia, sprawdzałem to kilka razy i cały czas wychodziły mi praktycznie takie same liczby. Przechodząc do CS-a, to... No, wygląda to źle. 9, jak i 5 wypadają gorzej od swoich poprzedników. No, trochę kiepski obraz nam się tutaj maluje. Cyberpunk 2070 i... co? Co to mają być za wyniki? Halo? No, przecież nie może być poprawny wynik. No to popatrzcie na Dooma. Totalne przeciwieństwo, co? W tym tytule to nowe Intele wręcz gonią procesor z 3DV cache'em. O co tutaj w ogóle chodzi? Dziedzictwo Hogwartu i znowu kicha. Średnie wartości podobne jak w 14 generacji, ale mamy do tego niższe wartości najniższego procenta. Factorio to w sumie chyba mógłbym pozostawić w ogóle bez komentarza. I tak, sprawdzałem ten test również kilka razy, bo nie byłem w stanie uwierzyć w to, co widziałem na monitorze. Forza Horizon 5 daje szansę Intelom z serii Ultra, bo wypadają znacznie lepiej niż poprzednie generacje i idą naprawdę w zaciętą walkę z AMD. Tutaj wygląda to faktycznie ok. A jeszcze lepiej wyniki nowych procesorów wyglądają w Horizon Forbidden West, gdzie Ultra 7 i 9 idą naprawdę łeb w łeb z Ryzenem X3D. To przyznaję, naprawdę imponujący wynik. Rainbow Six Siege na ustawieniach niskich i po raz kolejny bez szału. Lepiej niż 14 generacja, fakt, ale do Ryzenów z serii 9000 niestety daleka droga. Starfield pokazuje bardzo fajne wyniki nowych procków i w tym teście rzeczywiście Ultra 9 pokazała pazur, dzielnie goniąc 7800X3D.
Patrząc na wyniki Wieśka, no zobaczymy, jak wiele w tej akurat grze daje duża ilość pamięci podręcznej. Ale Intele z serii Ultra i 14 generacji wypadają między sobą naprawdę dość podobnie. No i powiem wam tak, jak ja zaczynałem testować te procesory Ultra, to początkowo myślałem, że mam coś zepsute. Serio, bo jak sami widzieliście, wyniki latają po prostu totalnie od sasa do lasa. W Cyberpunku jest tragedia, po to, żeby za moment rozwalić bank w Doomie. Strasznie, strasznie nierówne są te wyniki od tytułu do tytułu. Ja mam w ogóle taką śmieszną teorię, bo pamiętacie, jak mówiłem o tym, że układ rdzeni jest inny i ma to w założeniu pomagać w chłodzeniu? No, koncept dobry, ale wiecie, jaki jest problem? No, zobaczcie, jak rozwalona jest numeracja tych rdzeni performance w programie HW Monitor. Rdzenie P w systemie identyfikują się jako 0, 1, 10, 11, 12, 13, 22 i 23. Fajnie, co? A dokładną kolejność rdzeni w systemie zobaczymy też na przykład w HW Info, gdzie mamy 2 rdzenie P, potem mamy 8 rdzeni E, 4 rdzenie P, 8 rdzeni E i 2 rdzenie P. I moja teoria jest taka, że przez taką, a nie inną numerację, scheduler Windowsa i niektóre gry zwyczajnie się gubią, nie wiedzą, który rdzeń jest który. Jeżeli przykładowo wcześniej alokowały 8 pierwszych rdzeni, no to oczywiście będzie to działało dużo gorzej. Z jednej strony, jasne, można powiedzieć, że to Microsoft moment, z drugiej strony to też chyba nie o to chodzi, żebyśmy się musieli martwić teraz, jaką kompilację Windowsa 11 mamy, prawda? I to w sumie w interesie producenta powinno być to, żeby tak dopracował swój scheduler i drivery, żeby to działało optymalnie. Pokażę wam też wyniki z Cyberpunka na wyższej rozdzielczości 1440p i 4K. Głównie, żeby przypomnieć o tym, że im bardziej zwiększamy rozdzielczość, tym mniejszy wpływ na wyniki w grach ma procesor. Więc jeżeli gracie w 4K, to moim zdaniem nie ma co za bardzo spinać się o procesor. No dobra, więc z wydajnością jest tak po japońsku, jako tako, a jak z efektywnością energetyczną? No, tu rzeczywiście jest lepiej. Bo jak sobie prześledzicie wykres, to Ultra 9 ma taki sam power limit jak i 9 14 generacji. Ale trzeba pamiętać, że przy tym samym poborze mocy mieliśmy około 17% lepszy wynik na tym nowym procesorze, więc faktycznie te gadanie o efektywności energetycznej nie poszło w las. Gorzej tutaj wypada przypadek Ultra 5, bo tam mieliśmy o około 7% lepszą wydajność, ale okej. Lepiej to lepiej. No a jak jest z grami? Również wrzucę wam to na wykres, jak wyglądał średni pobór mocy na Core Ultra 9 i na Ultra 5. Faktycznie jest też niższy pobór mocy w grach. Rzeczywiście pod kątem efektywności energetycznej jest lepiej. Suma summarum uważam, że to jest krok w dobrym kierunku. Temperaturowo jest nadal tak sobie, ale przynajmniej żaden z procesorów podczas 10-minutowego stres testu Cinebencha nie dobił do 100 stopni, więc jest to jakiś plus. No dobra, a co będzie, gdy zdejmiemy kaganie z procesorem, zarówno tym starszym Intelom, jak i nowym, a także gdy na AMD-kach włączymy PBO? No, większość z procesorów dostaje kopa, ale największego dostała chyba 14900K. I teraz różnica między nowym a starym flagowcem wynosi 6%. Więc jeżeli patrzymy na surową wydajność i gdzieś mamy to, ile nasz procek mocy wciąga, no to nie wygląda to jakoś super imponująco po stronie nowych procesorów. Ale tak, 14900K wciąga wtedy o jakieś 28 W więcej niż 285K, więc coś za coś. W grach limity mocy raczej nie mają szczególnie znaczenia, bo mało która gra dociska aż tyle rdzeni naraz, więc tutaj nie podzieją nam się jakieś roszady, ani w CS-ie drugim, ani w Forza Horizon. I tak prawdę mówiąc, jeżeli macie 14 czy 13 generacją, sami je sobie dostroicie na fajne napięcia i wasza sztuka działa wam stabilnie, to raczej no chyba nie ma szczególnie sensu oglądać się na procesory z serii Ultra. No dobra, a co będzie z szybszym RAM-em? Może to przez te 6000 megatransferów zdusiłem te biedne Intele i nie pozwoliłem im rozwinąć skrzydeł. Powiem tak, ja dostałem w preskicie takie oto pamięci. Są to G-Skille, które mają łączną pojemność 48 giga i 8200 megatransferów. No i są to te kości CUDIM, czyli posiadają także na tej płytce taki specjalny sterownik zegara.
Kara, dzięki czemu no, powinny umożliwić włączenie wysokich taktowań bez żadnego manualnego overclocku. I początkowo nie chciały działać u mnie stabilnie i na karku się wysypywały tak naprawdę po kilku minutach, ale powiem Wam, wystarczyło je wypiąć i wpiąć jeszcze raz i rzeczywiście udało mi się uzyskać stabilne 8200 mega transferów w trybie Gear 2 bez żadnego manualnego dostrajania, wszystko z profilu XMP. Więc to jest akurat spoko informacja. Będziemy mieli ogromne różnice w odczycie i zapisie, czyli samej przepustowości. No tutaj z tym nie ma co dyskutować. Natomiast jeżeli o opóźnienia idzie, to mamy o około 6% lepszą latencję. W programie takim jak X265 no nie zobaczymy tak naprawdę żadnej różnicy. Ale przykładowo już w takiej kompresji i dekompresji plików w 7-Zipie tak, bo będzie to różnica około 6%. 5% różnicy będziemy mieli także w 3D Marku TimeSpy. CS2 zobaczymy wzrost na poziomie 3% i w sumie to samo można powiedzieć o Cyberpunku. Około 3% przyrostu to jest maks, na jaki możemy liczyć. Fajnie wygląda to w Dziedzictwie Hogwartu, bo tutaj mamy progres o 7%. Na 2% lepszy wynik możemy liczyć w Doom Eternal. Ciekawy wypada Rainbow Six, bo wartości średnie mamy o 7% lepsze, ale wartości najniższego procenta są o 24% lepsze. No i to już jest faktycznie coś. W Spider-Manie możemy liczyć na niemal 9% lepszy wynik, no ale ta gra jest po prostu znana z tego, że dobrze skaluje się z wysokimi taktowaniami. W Starfieldzie zobaczymy przyrost po raz kolejny, mniej więcej na poziomie 2%. Więc tak, to oczywiście prawda. Szybszy RAM to z reguły lepsze wyniki w grach i Ameryki tutaj absolutnie nie odkryłem. I widać to głównie w tytułach, które mocno są wyczulone na pamięć, takich jak Spider-Man czy Dziedzictwo Hogwartu. Tylko no, nadal to nie są takie różnice, żeby nagle zmieniło nam to jakoś totalnie obraz na te procesory. No i kurde, znalazłem jedną ofertę tych kości, one kosztują prawie 1400 zł. I gdy poszukamy sobie zestawu 48 giga, 6000 megatransferów z podobnymi timingami jak te, do których ja porównywałem, to będzie to wydatek bliżej 700 zł. Więc, no nie wiem, płacimy niemal 90% więcej za w porywach do 9% lepszej wydajności, gdzie częściej jest to około 3%. Więc ja osobiście celowałbym raczej w kości takie jak 6400 czy 7200 megatransferów, bo tam przebitka w cenie nie jest po prostu aż tak duża. A skoro o cenach mowa, tak wyglądają spodziewane polskie ceny procesorów, a także ceny ich odpowiedników na dzień publikacji filmu. Pamiętajcie jednak, że ceny mogą się zmienić, więc traktujcie to po prostu orientacyjnie. No i tak po ludzku mówiąc, jestem trochę rozczarowany. Najbardziej chyba tym, że te procesory miały tak duży rozjazd w zależności od tytułu do tytułu. Do tego dochodzą te plotki o tym, że to będzie jedyna generacja procesorów na ten socket, Intel, który nie chce tego zdementować. Do tego we wszystkich grach procesor X3D gniecie niemiłosiernie. A żeby było tego mało, to kilka dni temu w necie zaczęły latać takie grafiki, które bardzo w delikatny sposób sugerują nam następcę. I okej, nowy procesor są faktycznie bardziej efektywne energetycznie i to jest duży plus, ale tak poza tym, no strasznie mi ciężko było doszukać się jakichś plusów. Więc na tym etapie wygląda mi to trochę jak taki no sandał. Może nie ultra sandał, no ale ogólnie rzecz biorąc trochę rozczarowanie. Ale dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie na ten temat. Być może to mój punkt widzenia jest jakiś nie bardzo. Komentarze są wasze. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.